Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w Amfiteatrze Uzdrowiska Rabka Zdrój. Jesteśmy dzisiaj świadkami wyjątkowego wydarzenia w naszym uzdrowisku. Jest to ekologiczny piknik poświęcony ochronie powietrza i wszystkich działań, które wspólnie robimy na rzecz czystego powietrza. Ja nazywam się Ewa Przybyło, jestem burmistrzem Rabki Zdroju i w imieniu Państwa witam serdecznie pana dyrektora Pawła Firleja. Pan dyrektor za chwilę opowie o tym, jak ważna jest firma, którą zarządza i co dla Rabki ta firma robi. Witam również bardzo serdecznie wójta gminy Bystra Siedzina, pana Stanisława Tępkę, który razem z nami jest w programie LIFE i te działania kieruje dla swoich mieszkańców. Współorganizatorem tego dzisiejszego wydarzenia jest również pan Ryszard Papanek, którego też serdecznie witam. Jeśli gdzieś krąży, to bardzo prosimy, żeby przyszedł do nas na scenę. I pozwólcie, że oddam głos gościom zaproszonym, ale już teraz chciałabym powiedzieć, że to wszystko, czego Państwo jesteście świadkami, jest zasługą naszego ekodoradcy Stanisława Pierztyna. Panie dyrektorze. Pani burmistrz, szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za możliwość zaprezentowania Polskiej Spółki Gazownictwa troszkę bliżej tutaj mieszkańcom Rabki. Przyjechaliśmy też ze sprzętem specjalistycznym, także jeżeli pogoda tylko pozwoli, to zapraszam tutaj po lewej stronie. Mamy pojazd do Inspekcji Telewizyjnej Gazociągów, przyjechał z oddziału w Warszawie. To samochód, myślę, wart zauważenia. Koszt takiego pojazdu około 1 400 000 zł pozwala nam przeprowadzać na bieżąco inspekcję stanu gazociągów dystrybucyjnych, również w Państwa gminie. Jest również pojazd pogotowia gazowego, są pracownicy, którzy będą wyjaśniać, jak i na jakim sprzęcie pracują, co powoduje, że dystrybucja gazu ziemnego jest obecnie bardzo bezpieczna. Także myślę, że jedyna w swoim rodzaju okazja, żeby zapoznać się z specyfiką narodowego operatora dystrybucyjnego gazu, ze specyfiką pracy pogotowia gazowego i zadać wszelkie pytania związane z bezpieczeństwem. Mamy również stoisko tutaj przy wejściu, gdzie są pracownicy Biura Obsługi Klienta, którzy udzielą wszelkich informacji związanych z przyłączeniem do sieci gazowej, z całą procedurą, która obowiązuje w Polskiej Spółce Gazownictwa. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie obejmuje swoim terenem całe województwo małopolskie. A poziom gazyfikacji, co być może też może się wydać Państwu ciekawą informacją, jest jeden z najwyższych w Polsce. To jest ponad 87% terenu województwa, w którym dystrybuujemy gaz ziemny. Są województwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie ten poziom nie przekracza 16-17%. Także no jest szansa dostarczać najbardziej ekologiczne paliwo do Państwa mieszkań, do czego zachęcam, natomiast i odbierać to paliwo. Natomiast istotnym elementem jest przygotowanie budynków do tego, żeby z tego paliwa w sposób ekonomiczny i ekologiczny korzystać. I tutaj no, bardzo istotne są programy, które również będą prezentowane przez ekodoradcę, przez innych gości tego spotkania, dotyczące termomodernizacji budynków, dotyczące bezpiecznych odbiorników paliwa gazowego, nowoczesnych odbiorników pozwalających, tak jak już to podkreślałem w czerwcu, kiedy podpisywaliśmy z panią burmistrz list intencyjny o współpracy pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a gminą Rabka, pozwalają ogrzewać budynek o powierzchni 150 metrów przy koszcie całkowitym ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i zabezpieczając bardzo komfortowe paliwo, bardzo ekologiczne i bardzo bezpieczne na poziomie 750 zł miesięcznie w sezonie grzewczym. I zwracam na to uwagę, bo pojawiały się pytania, dlaczego paliwo gazowe jest drogie. Myśmy, jak Polska Spółka Gazownictwa, na przełomie marca i kwietnia obniżyli taryfę dystrybucyjną
o 7,3%. I tak jak na to i na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Polska Spółka Gazownictwa jako narodowy operator systemu dystrybucyjnego nie zajmuje się sprzedażą paliwa gazowego. Naszym zadaniem jest bezpieczne dostarczenie gazu do odbiorców, czy to mieszkańców, czy to odbiorców przemysłowych. To jest specyfika i zadanie narodowego operatora systemu dystrybucyjnego. Jest wielu operatorów, wielu sprzedawców gazu, których co najmniej dwóch gości na tym spotkaniu, którzy zajmują się sprzedażą paliwa gazowego, czyli to są te podmioty, które Państwu wystawiają fakturę za paliwo gazowe. My odpowiadamy za sieć dystrybucyjną. Także tytułem wprowadzenia tyle. Tytułem podziękowania, bo tutaj naprawdę należy się ogromne podziękowanie zarówno Pani Burmistrz, jak i ekodoradcy wymienionemu przed chwilką. Te 2,5 miesiąca od czasu podpisania listu intencyjnego naprawdę przełożyły się na bardzo, bardzo żmudną pracę pomiędzy samorządem a Polską Spółką Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie. W konsekwencji mogę tutaj pochwalić się pewnym zbliżającym się sukcesem. To znaczy gmina zdecydowała, że zmienia sposób ogrzewania budynków dwóch szkół w Rabce, dwóch remis i jednego przedszkola. I pracujemy teraz bardzo intensywnie, żeby to paliwo gazowe do tych obiektów dostarczyć. Myślę, że również przyczyni się to do jakości powietrza w Rabce. I kolejny element, i to już jak gdyby prezent ze strony Polskiej Spółki Gazownictwa. Ponieważ w czerwcu udostępniliśmy gminie odczyty z urządzenia pomiarowego zamocowanego na terenie stacji redukcyjnej w Rabce, pokazującego stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu. Dzisiaj mam przyjemność przekazać na ręce Pani Burmistrz ekran wizyjny, który zostanie zamontowany w najbliższych dniach na terenie Rabki, gdzie to już decyzja Pani Burmistrz. Będziecie Państwo mogli na bieżąco śledzić zarówno pyły zawieszone PM10, PM2,5 i będzie również podawana temperatura odczuwalna na terenie gminy, czyli liczona z temperatury powietrza i z wilgotności. Myślę, że to taki symboliczny gest, ale też będziecie Państwo mogli te efekty pracy polskich gazowników śledzić na bieżąco, czy zmierzamy w dobrym kierunku. A ja jestem przekonany, że kto jak kto, ale gmina Rabka na pewno w dobrym kierunku pod względem czystości powietrza zmierza. A Polska Spółka Gazownictwa deklaruje, że zrobi wszystko, żeby pomóc w gazyfikacji tych terenów, które jeszcze z gazu ziemnego korzystać nie mogą. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę. Proszę o więcej. A Państwa zapraszam do naszych stoisk tutaj po lewej stronie. No nie wiem, czy Pani Burmistrz da radę, ale jak na góralkę przystało, to myślę, że da. A Pan też nie pomoże. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja ogromnie też cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym pikniku. Oczywiście gaz jest jednym z paliw najbardziej przyjaznym powietrzu, środowisku, ale zanim ten gaz dotrze do gminy Bystra Siedzina, to oczywiście musimy się posiłkować piecami. Cieszę się właśnie, że ten piknik daje taką możliwość poznania właśnie nowoczesnych pieców, innowacyjnych paliw i liczę na to, że niektóre te rozwiązania trafią do Waszych domów, gospodarstw, pozwolą dobrze czy pozytywnie wpływać na to środowisko. Przy okazji chciałbym jeszcze podziękować Pani Burmistrz, że podjęła się trudu organizacji tego pikniku, a Państwu życzę miłych wrażeń i miłego pokoju. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, zaraz przekażę mikrofon ekodoradcy, który powie naprawdę wszystko to, co dzisiaj powinniśmy usłyszeć. Natomiast jeżeli Państwo pozwolą, to jeszcze raz serdecznie podziękuję naszemu dystrybutorowi gazu, panu dyrektorowi Firlejowi, bo zmieniły się również okoliczności, proszę Państwa, prawne i zmieniło się podejście do zagadnienia, potrzeby,
pilnej interwencji rządu w zanieczyszczenie powietrza. Powietrze nie ma granic, powietrze nie ma barier, a więc nie wystarczy, że będą podejmowane działania lokalnie, punktowo, tylko muszą objąć całą Polskę, co dzisiaj się dzieje. Za to serdecznie dziękuję na ręce pana dyrektora, bo w końcu został usłyszany nasz głos, że my sami sobie z powietrzem nie poradzimy. W Rabce mamy tą wyjątkową możliwość przekazywania państwu dotacji w 100% poniesionych kosztów. Na ten program czekaliśmy cierpliwie wiele lat. Dziś on ma was zachęcić do tego, żeby we wszystkich domach w Rabce ogrzewanie było ekologiczne. Tam, gdzie to możliwe, żeby było to ogrzewanie gazowe, a tam, gdzie nie jest to możliwe, żeby było inne, alternatywne, ale na pewno bezpieczne dla naszego zdrowia i środowiska. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i przekazuję głos panu doradcy. Dziękuję państwu. Dzień dobry państwu. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o kwietniku ekologicznym, o celu tej imprezy. Proszę państwa, od 2017 roku realizujemy programy wymiany kotłów. Na dzień dzisiejszy łączna ilość programów to jest 5, przy czym 3 programy są dedykowane wyłącznie do wymiany kotłów. Jeden program, na który uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach partnerstwa z 35 gminami, wynosi 111 milionów złotych i dotyczy odnawialnych źródeł energii, czyli fotowoltaika, kolektory słoneczne i pompy ciepła. W tym roku zaksięgowanych wydatków do mieszkańców, czyli zwrotów za wymienione kotły, mamy naliczone około kilkuset tysięcy złotych, natomiast rok zamkniemy wydatkiem ponad miliona złotych, czyli 1 200 000 złotych w tym roku pójdzie do mieszkańców. Także w 2018 roku program wymiany kotłów nabiera tempa i w kolejnym roku oczywiście będą następowały następne wymiany kotłów. Co należy zrobić, żeby skorzystać z dofinansowania? Proszę państwa, w gminie Radka Zdrój pierwszym krokiem jest złożenie wstępnej deklaracji udziału. Przychodzicie państwo do mnie, ja mam tutaj stanowisko ewentualnie przez cały tydzień w Urzędzie Miejskim, przyjmuję, należy złożyć deklarację. To jest niecałe 2 minuty. W zamian można dostać dofinansowanie w wysokości nawet do 15 tysięcy złotych, co niejednokrotnie spełnia jakby 100% inwestycji poniesionych. Teraz tak, proszę państwa, tutaj pan dyrektor Firle i pani burmistrz wspominali o rozwoju sieci gazowej. My dzisiaj na naszej imprezie mamy 2 punkty, w których można złożyć wniosek o przyłącz do sieci gazowej. Dotyczy to również sołectw, takich jak Chabówka, Rdzawka, Ponice. Po prostu jakby w ramach rozwoju sieci gazowej dzisiaj, ale nie tylko dzisiaj, ponieważ u nas w Urzędzie Miejskim są dyżury KGNiKu, wystarczy złożyć wniosek o przyłącz gazowy i ten wniosek zostanie rozpatrzony. W związku z tym, że będziemy składać wnioski o przyłącz dla 2 szkół, szkoły w Rdzawce, szkoły w Ponicach, 2 remis, szanse na dociągnięcie gazu do państwa są bardzo duże, w związku z czym zachęcam do przekazywania tej informacji osobom, które dzisiaj niestety nie dotarły, że jest taka możliwość. Kolejny element to, jak państwo zobaczycie, na deptaku są kotlacze. Są to firmy, które realizują również u nas program wymiany kotłów. Ponieważ my dajemy państwu umowę na dofinansowanie, natomiast samą inwestycję musicie państwo zrealizować sami. W związku z czym jest dzisiaj taka możliwość, że można sobie podejść, pooglądać te kotły, ale mało tego, można sobie również wycenić te inwestycje. Czyli jeżeli ktoś z państwa jest zainteresowany wymianą kotła, nawet jeżeli nie złożył ankiety i nie jest jeszcze zakwalifikowany do programu, a ma taki zamiar, można sobie dzisiaj podejść i jakby wyszacować, zrobić szacunek takiej inwestycji. Proszę państwa, i na koniec jeszcze powiem, ja będę tutaj miał stanowisko ze swoją koleżanką, która jest ekodoradcą z gminy Bystra Siedzina. Natomiast zapraszam państwa również tutaj po prawej stronie, strażacy prowadzą grilla. Dzisiaj można sobie za darmo zjeść kiełbasę i oscypka i tam coś do tego. Także nie tylko będziemy tutaj mówić o kotłach, ale można sobie miło spędzić czas.
Na koniec jeszcze jedna informacja. Osoby, do których w ostatnim tygodniu otrzymały telefon o możliwości pozyskania dofinansowania w wysokości 15 tysięcy złotych na urządzenia gazowe, proszę, aby przyszły tutaj do mnie, ja je zaprowadzę, mam dzisiaj operatora, który wskaże im, co należy robić. Proszę Państwa, w najbliższym czasie zamierzamy, czy w okresie 2-3 miesięcy, zamierzamy wydać 600 tysięcy złotych z pieniędzy, które uzyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Te pieniądze były głównie celowane na strefę uzdrowiskową. W związku z czym osoby, które otrzymały taki telefon, bardzo proszę tutaj o kontakt, ja je zaprowadzę do naszego operatora. I to w zasadzie tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję Państwu również za to, że jakby jesteście Państwo partnerami w umowie, w której jakby podsumowaniem jest właśnie czysto powietrze. Dziękuję za uwagę. Oddam tutaj jeszcze głos przedstawicielowi gminy. Dziękuję bardzo. Nazywam się Marcin Rosiński. Brawa, brawa. Szanowni Państwo, bardzo rzadko się zdarza, że właśnie takie zaangażowanie jest w gminach, gdzie są ekodoradcy, gdzie jest takie wsparcie dla mieszkańców, żeby walczyć ze smogiem. I również moja firma PGNiG jest dla Państwa dyspozycji, ponieważ podpisaliśmy dzięki zaangażowaniu Państwa samorządu umowę, która pozwala Państwu skorzystać z programu Przełącz się na gaz. Program ten jest właśnie skierowany do osób, które chciałyby wymienić źródło ciepła na ekologiczne, gazowe, zasilane gazem. W ramach naszej współpracy jest, tak jak wcześniej wspominano, dyżur. Można również odwiedzić nasze biuro obsługi klienta i tam jesteśmy Państwu w stanie zaproponować kompleksową opiekę od samego początku aż do uruchomienia urządzenia. Mamy partnera technicznego, który może Państwu doradzić, jaki sprzęt użyć, jakie najlepiej zastosować materiały. Szanowni Państwo, znajdujemy się po Państwa lewej stronie od wejścia. Gdyby chciał ktoś skorzystać z informacji, chciałby wypełnić wniosek, dowiedzieć się szczegółów odnośnie wyboru najbardziej dobranego, najbardziej efektywnego urządzenia, zapraszamy. Istnieje również możliwość od nas dostać trochę środków, bo można również skorzystać z łączonej promocji dofinansowania do 3 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo i zapraszam.